Kwadrans po 13 minął już dawno, właściwie jest już 13.17, a właśnie kwadrans po 13 to jest ta nowa pora, nowa godzina, w której będziemy nadawali audycję, którą Państwo już znają doskonale, audycję Debata Poselska. Audycja będzie trwała niemal do godziny 14. Przed mikrofonem Józef Wycisk. Witam Państwa bardzo serdecznie. Audycję realizuje Jerzy Waniek. A dziś do udziału w debacie zaproszenie przyjęli poseł Wojciech Szarama, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry Państwu. Poseł Krzysztof Sitarski, Kukiz 15. Dzień dobry Państwu. Jacek Brzezinka, Platforma Obywatelska. Witam Państwa. Stanisław Gmitruk, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry Państwu. I pan Michał Cieśla, Nowoczesna. Witam serdecznie. Panie Michale, ja pana serdecznie przepraszam, bo ja zawsze chyba jako ostatniego pana wymieniam. Pan jest najmłodszy w tym gronie. Wynik tego, że i najmłodszy, i jeszcze żadnych funkcji tutaj takich oficjalnych, państwowych nie mam. Wszystko przede mną. Ja tutaj nie czuję się w żadnym stopniu dyskryminowany. Ostatni będą pierwszymi. To bardzo dziękuję. Przed nami. Bardzo dziękuję za sam koniec Trybunału Stanu. No to tak mówią złośliwi. Proszę Państwa, mamy porozumienie na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju województwa śląskiego. Tak w jednym zdaniu komentarza na początek naszego dzisiejszego spotkania. Czy zechcieliby panowie przedstawić, w jaki sposób to porozumienie zostało przyjęte przez panów, przez państwa ugrupowania? Prawo i Sprawiedliwość zacznijmy od... To porozumienie zostało przyjęte bardzo dobrze. No, wiele głosów ludzi zainteresowanych rozwojem naszego województwa, podmiotów, które uczestniczą w Radzie Dialogu Społecznego, a więc naukowcy, środowiska akademickie, związki zawodowe, przedsiębiorcy, to porozumienie witają z dużymi nadziejami. Zostało jasno określone, że województwo śląskie musi się rozwijać, że musi nastąpić rewitalizacja naszego przemysłu, że ten rozwój nastąpi w oparciu o nasze zasoby, zarówno gospodarcze, jak i intelektualne. To jest dobra zapowiedź. Za tym już oczywiście idą konkrety. Ustawa metropolitalna jest na ostatniej prostej. To będą dodatkowe pieniądze. No i taka symboliczna rzecz z ostatnich godzin, można powiedzieć, Stadion Śląski zostanie dofinansowany przez Ministerstwo Sportu kwotą 10 milionów złotych. Za to będą budowane urządzenia lekkoatletyczne, a więc dobra na światowym poziomie bieżnia. A więc współpraca rządu, państwa z województwem. Mam nadzieję, że marszałek będzie potrafił to docenić. On z Prawem i Sprawiedliwością nie chce współpracować. Ta sprawa niewyboru Bronisława Korfantego na wiceprzewodniczącego sejmiku jest skandaliczna. Myślę, że to zostanie uzupełnione. Jeśli z opozycją chce się współpracować, to ta współpraca powinna być na każdym etapie. Zwalczanie Korfantego i jego dorobku jest zwalczaniem polskości na Śląsku. Mamy nadzieję, że ta polityka Platformy w sejmiku ulegnie zmianie. No bardzo ostro zabrzmiała ta ostatnia kwestia. No, akurat... To w kontekście, panie redaktorze, nie wiem, czy będziemy o tym mówić, tej prowokacji, która się dzisiaj szykuje w sejmiku województwa śląskiego, antypolskiej prowokacji. Będziemy mówić, ale może nie dzisiaj w tej audycji. Będziemy jeszcze dzisiaj o tym mówić. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno zdamy państwu, czyli słuchaczom, relacje z tego, jak to wszystko będzie się odbywało i jak to będzie przebiegało. Chciałbym, żebyśmy jednak mimo wszystko skoncentrowali się dzisiaj w czasie tej naszej debaty na tych kwestiach, o których wspominaliśmy na początku. Czyli taka jest opinia Prawa i Sprawiedliwości, taka jest opinia pana posła Wojciecha Szaramy na temat porozumienia, chociaż do współpracy to my jeszcze nawiążemy dzisiaj. Natomiast proszę bardzo, może by wypadało... proszę bardzo. Polskie Stronnictwo Ludowe, pan Stanisław. Szanowni Państwo, no chcę wyrazić opinię mojego środowiska, czyli Polskiego Stronnictwa Ludowego na temat zawartego porozumienia na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju województwa śląskiego. No i ta ocena jest dobra, w pewnych tylko warunkach, umiarkowanie dobra. I chcę to uzasadnić
trzema takimi zasadniczymi punktami. Otóż po pierwsze, widać tutaj wolę wszystkich stron porozumienia do działania, by właśnie województwo śląskie w sposób zintegrowany, ale wczytując się w ten dokument w sposób zrównoważony się rozwijało. Wprawdzie mamy dokument przygotowany w sensie merytorycznym, powołany przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego, ekspertów, i wiele rzeczy jest, i jeśli chodzi o priorytety, można by na pierwszy rzut oka, jakby ktoś dalej tego nie czytał, że to bardziej dotyczy centralnej części województwa, bo rewitalizacja, reindustrializacja czy metropolizacja to mogą bardziej kojarzyć się z centrum województwa, ale jak dalej przejrzymy, o czym będziemy później mówili, także sprawa tyczy pozostałych części województwa i to też jest kolejny plus. Natomiast by ta wola i programy były zrealizowane, no muszą znaleźć pokrycie w źródłach finansowania. I tutaj można być średnim optymistą, bo wiemy, że jest wiele programów, między innymi kontrakt terytorialny w granicach 40 miliardów złotych. Jest to program rządowo-samorządowy. Wiele inwestycji, które podlegają spółkom czy przedsiębiorstwom państwowym, będą mogły być w ramach tego kontraktu rozwijane. Jest regionalny program operacyjny województwa śląskiego. W tym programie mamy największe środki ze wszystkich województw, bo w granicach 3 miliardy 400, jest wiele innych programów. Czyli te trzy czynniki, wola, konkretne zapisy programowe i no, część środków, bo na wszystko oczywiście nie starczy, powodują, że wracając do początku mojej wypowiedzi, że możemy wydać dobrą opinię, w niektórych przypadkach umiarkowaną. Platforma Obywatelska, Jacek Brzezinka. Nie ulega wątpliwości, że ten dokument zasługuje na uznanie co najmniej z kilku powodów. Po pierwsze, szerokie porozumienie co do priorytetów dla rozwoju regionu śląskiego. I to mówimy zarówno o tych priorytetach infrastrukturalnych, a więc o tym, co w województwie jest potrzebne w zakresie rozbudowy sieci dróg, modernizacji linii kolejowych, inwestycji przemysłowych, które w najbliższych latach powinny zostać zrealizowane. Po drugie, zasługuje na uwagę również z tego powodu, że w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego ta współpraca przedstawicieli różnych ugrupowań i politycznych, i różnych środowisk regionalnych była bardzo dobra. Natomiast jest w tej beczce miodu niestety łyżka dziegciu i tu już mieliśmy okazję to usłyszeć na początku tej audycji. No ze strony Prawa i Sprawiedliwości, choć szanuję to, że pan wojewoda podpisał się pod tymi wszystkimi inwestycjami, pojawiają się różne polityczne komentarze, uszczypliwości. Już po posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego mieliśmy pierwszy taki przypadek, kiedy wojewoda nie chciał wspólnie stanąć z marszałkiem i z premierem Morawieckim w holu sali Sejmu Śląskiego, bo za plecami była ścianka nie z napisem Platforma Obywatelska, nie z napisem Marszałek Województwa Śląskiego, z napisem Województwo Śląskie. Ścianka w barwach żółto-niebieskich, a więc w barwach Województwa Śląskiego. Ale Nie róbmy z siebie klaunów, panie pośle. W końcu panowie stanęli bez tła i dobrze się stało, że przełamali jakby takie niepotrzebne emocje, które towarzyszą, wydawałoby się, sprawie wielkiej dla naszego regionu. Ja co prawda ze zdumieniem przeczytałem następnego dnia rozmowę z panem premierem Morawieckim, w której mówi ona, że nie będzie świętym Mikołajem dla regionu śląskiego. Tu nikt nie oczekuje z mieszkańców Śląska, że pan premier był świętym Mikołajem. Oczekujemy tego, by rząd wywiązał się z podpisanego przez jego reprezentanta, jakim jest wojewoda, porozumienia i przekazał środki dla Górnego Śląska.
Dziękuję bardzo. Teraz może Nowoczesna, pan Michał Cieśla. Za każdym razem, kiedy Prawo i Sprawiedliwość mówi, że wydaje jakieś środki, czy przeznacza jakiekolwiek środki, Nowoczesna wskazuje, że można je wydać lepiej. I tutaj też moglibyśmy wskazać, że dużo lepiej można zainwestować te środki. Bardzo ważne jest to, że ten dokument został opracowany przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego, gdzie rzeczywiście jest więcej reprezentantów niż tylko zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości. Kiedy słyszymy o możliwości współpracy, za każdym razem się zastanawiam, jak ta współpraca miałaby przebiegać, bo Nowoczesna próbowała już wielokrotnie współpracować z Prawem i Sprawiedliwością, zgłaszając wnioski racjonalizatorskie do różnych projektów ustaw. Nigdy nasze tutaj propozycje nie zostały zaakceptowane, więc obawiam się, że Prawo i Sprawiedliwość wybierze sobie tylko te elementy, które uzna za dobre i takie, które będzie chciał realizować. Wiele tych projektów jest mimo wszystko życzeniowych, dlatego że ciężko zrealizować wszystkie te aspekty, a to, że premier Morawiecki przyjął je do swojego planu, to może oznaczać, że większość z nich nie zostanie zrealizowana. Co ważne jest tutaj, że dobrze, żebyśmy potraktowali to jako pewien plan na kilka kadencji, nie tylko i wyłącznie na tą. I jakby z tej perspektywy patrząc, jest to pewien plus, że różne środowiska mogły wypracować wspólne stanowisko dotyczące tego, jak powinno się rozwijać nasze województwo. Trochę Częstochowa została pominięta, trochę Bielsko została pominięte, a to co najważniejsze dla Katowic i regionów wokoło, to ustawa metropolitalna i na to czekamy najbardziej. I jeszcze poseł Krzysztof Sitarski, Kukiz 15. Tak ważna sprawa jak strategia na rzecz rozwoju województwa śląskiego, a tu już zacierpienie partyjne zaraz w pierwszych zdaniach, że ścianka, że fotka, że coś tam nie poszło, że jednak, a tu jednak trzeba jednak ponad podziałami działać tutaj. Ważne są porozumienie, inwestycje w gospodarkę, energetykę, zapowiedź zmian inwestycji prywatno-państwowych ze wsparciem, produkcja pojazdów elektrycznych, które też tam jest, się przewija w tych tematach. Następnie co do w ogóle środków na to, tutaj kolega z Nowoczesnej, by musieliście najpierw uporządkować swoje finanse w partii, no, a potem zajmować się. Mówmy o programie, porozumieniu. I to jest istotne. Druga sprawa, sama strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju wymaga jeszcze dopracowania stricte pod kątem także kopalni górnictwa, bo tutaj jest poświęcone praktycznie 3/4 kartki A4 dla górnictwa i tu na tą okoliczność jest jeszcze jest powołany zespół specjalny, który się będzie zajmował strategią stricte pod przemysł górniczy. To jest jeszcze kolejna sprawa uzupełniająca ten dokument ogólnopolski, strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Ważne jest to, że jest podpisane to porozumienie przy Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego. Premier był obecny, wszystkie opcje społeczne, związki zawodowe. No, obecne, ale te, które uczestniczą w pracach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Dokładnie, tam łącznie z przewodniczącym WRDS-u. Jest to dobry krok, tylko żeby po prostu nie stała się to kolejna rzecz tak zwana pułkowa, czyli lista pobożnych życzeń nie do końca umocowane w rzeczywistości. Mam nadzieję, że tak się nie stanie i także moje ugrupowanie będzie działało w tym kierunku, żeby jednak te środki dla województwa śląskiego pozyskiwać. Proszę Państwa, ja chciałem zwrócić uwagę na to, że właśnie pomysł na takie porozumienie, co ta inicjatywa, jest dziełem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, w której, tak jak powiedziałem, reprezentowanych są różne siły reprezentowane, ale też na przykład nie wszystkie organizacje zrzeszające przedsiębiorców są obecne, czy uczestniczą w pracach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. To jest jakaś pierwsza uwaga. Druga uwaga jest taka, że mówiąc o tym porozumieniu, bardzo często my dziennikarze odwołujemy się do kontraktu dla województwa katowickiego, który podpisany został dawno, dawno temu, ale też był dziełem właśnie takiej wewnętrznej wojewódzkiej dyskusji różnych środowisk na temat przyszłości tego regionu. Dlaczego taki długi wstęp do kolejnego pytania? Ponieważ ja się obawiam o jedną rzecz, a mianowicie, że my oto zaczniemy sobie, nie wiem, prowadzić jakieś licytacje, co zresztą dało się słyszeć już w czasie tej dzisiejszej naszej debaty. Kto lepszy dla województwa, prawda? Że tutaj mamy porozumienie na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju, a tutaj mamy na przykład cały projekt, całe to przedsięwzięcie realizowane przez marszałka, czyli Śląskie 3.0. Czy kwestia przyszłości tego regionu, ona nie zostanie, że tak powiem, zdemontowana albo położona na łopatki właśnie dlatego, że nie będzie tego porozumienia, tej współpracy,
tego wspólnego działania na rzecz regionu, bo tak jak mówię, nawet już w czasie tych kilkunastu minut naszej dzisiejszej debaty widać, że tutaj iskry się sypią, prawda? I tutaj już od razu dochodzi do zwarcia na ten temat. Czy naprawdę nie ma takiej możliwości, żeby przynajmniej w tym regionie naprawdę się porozumieć jakoś tak szeroko? Proszę bardzo, Platforma Obywatelska, Jacek Brzezina. Jest taka możliwość, a dokument, który został wydyskutowany przez zespół, a następnie przyjęty przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego, pokazuje, że my jesteśmy to w stanie robić. I ja mam nadzieję, że na realizację tych priorytetów dla regionu, tak? Bo dla mnie to jest lista pewnych priorytetowych inwestycji. Wiele z nich było zapisanych w kontrakcie terytorialnym, wiele z nich było zapisanych w programie Śląsk 2.0, który, jak przypomnę, rok temu został przyjął rząd pani premier Ewy Kopacz, ale proszę pamiętać, że również odbywały się wtedy rozmowy, może w trochę innej formule, ze środowiskami biznesowymi naszego regionu, ze środowiskiem samorządowym. Najważniejsze, że jest ta kontynuacja i ważne jest, byśmy nie przenosili na te działania właśnie takich niepotrzebnych politycznych napięć. One się zawsze będą zdarzały. Jesteśmy regionem mocno zróżnicowanym i pojawiają się zupełnie naturalnie takie napięcia. Natomiast to jest kwestia mądrości tych, którzy są liderami politycznymi, społecznymi w tym regionie, by dla wspólnych celów te napięcia starać się łagodzić, by starać się jednak myśleć właśnie kategoriami tych priorytetów, nie odchodząc oczywiście od swoich wartości czy przekonań, jakie poszczególnie liderzy reprezentują. Poseł Wojciech Szarny. To porozumienie zostało przez wszystkich dobrze przyjęte. No są może jakieś uwagi, no ale to, co dzisiaj powiedział przedstawiciel PSL-u, pan marszałek, no jest takie budujące, że pójdziemy do przodu. Również Nowoczesna może by widziała trochę inaczej wydatkowanie tych środków, natomiast wszyscy chcą w tym planach współdziałać. Ja państwu przypomnę, że są już te konkretne rzeczy. Na ostatnim posiedzeniu Sejmu przyjął ustawę, która umożliwi skierowanie do górnictwa dodatkowych 7 miliardów złotych. Będą to pieniądze przeznaczone na programy osłonowe, będą to przeznaczone pieniądze na restrukturyzację, na odprawy dla tych, którzy będą chcieli z górnictwa się wycofać, ale również na utrzymanie tych kopalń, które są w jakiś sposób zagrożone w spółkach restrukturyzacji kopalń. A więc są już konkretne decyzje. Podałem dwie kwoty dzisiaj. Dwie konkretne kwoty. Z jednej strony bardzo duża, ogromna, 7 miliardów na górnictwo, 10 milionów na Stadion Śląski, a więc jest wola polskiego rządu, żeby Śląsk się rozwijał. Zresztą tak jak każde województwo w Polsce, bo Morawiecki, mówiąc o świętym Mikołaju, oczywiście w cudzysłowie, dlatego że chyba nie przypisuje sobie świętości jeszcze, mam nadzieję, mówił o całej Polsce, o wszystkich regionach kraju. On to widzi trochę inaczej i tutaj chyba na przykład Nowoczesna mogłaby tylko temu przyklasnąć, bo premier Morawiecki chciałby, aby na Śląsku rozwijały się nowe gałęzie przemysłu, aby ta innowacyjność wyrażała się w nowych produktach. Ta współpraca przemysłu precyzyjnego, elektronicznego, komputerowego, żeby to była współpraca z przemysłem ciężkim taka bardzo dobra. Zresztą podczas przedostatniej wizyty na Śląsku właśnie premier Morawiecki odwiedził takie firmy, nieduże firmy innowacyjne, na przykład w Gliwicach, że byli w firmie, która robi świetne programy komputerowe. Ale panie pośle, czy te dwa przedsięwzięcia, a więc porozumienie na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju województwa śląskiego i całe to przedsięwzięcie pod tytułem Śląskie 3.0, czy one są konkurujące ze sobą, alternatywne, czy uzupełniające? Nie, wszystkim nam chodzi o rozwój naszego województwa, więc jeśli może jest jakaś konkurencja, to pod względem priorytetów. Natomiast ja sądzę, że przy dobrej woli trzeba by się było, można się dogadać i realizować te programy.
Stanisław Gmitruk, PSL. Ja chcę, być może się powtórzę, raz jeszcze powiedzieć, że jednym z trzech warunków realizacji tego porozumienia, czy głównego wątku, o którym mówimy, jest właśnie dobra wola wszystkich organizacji politycznych, ale i przedstawicieli wszystkich subregionów, których mamy 4 w województwie śląskim. Ja jestem z Częstochowy. Dałbym przykład wielu potrzeb inwestycyjnych, które też są zawarte właśnie w treści tego porozumienia, które w najbliższych latach nie znajdą realizacji z uwagi na brak środków. Ale może się doczekamy, bo ten temat jest otwarty. Może w dalszej części, jak będziemy mówili o szczegółach, to ja powiem. Też taki symbol, budowa wodociągu w Koniecpolu. Tak, ale mam na myśli to autostradę A1. Panie pośle, przepraszam bardzo, jakby pan zezwolił, bo ja niestety nie mam takich koncentracji jak Napoleon, który 5 listów na rozdyktował. Ja muszę o jednym myśleć. Ale druga część, o czym pan redaktor wspominał, porozumienie na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju, a kierunek śląskie 3.0. W moim odczuciu, ale także i kolegów, z którym rozmawiałem. 3.0. Te dokumenty się wzajemnie komponują, uzupełniają, chociaż nie są precyzyjnie takie same, tylko różnica w moim odczuciu jest taka, że to porozumienie jest bardziej takie statyczne, natomiast kierunek śląskie 3.0 jest dokumentem w dużym stopniu otwartym, chociaż prezentuje konkretne propozycje. Dlatego też pan marszałek województwa śląskiego Wojciech Soługa organizuje właśnie w subregionach spotkania z ludźmi, można powiedzieć, czy przedstawicielami władz samorządowych i różnych organizacji, pracodawców, związków zawodowych, i będziemy na tych spotkaniach jakby uszczegółowiali te zapisy tegoż właśnie dokumentu kierunek śląskie 3.0 i w efekcie moim zdaniem zapisy są dobre, są rzecz w tym, żeby je urealnić, dokomponować do końca, bo one się w pewnym sensie komponują, uzupełniają i najważniejsze zgodzie. Sugeruję panowie, żeby takich wycieczek jakie zaprezentowaliście nie robić, bo mi po prostu jest przykro, jeśli takie teksty padają, powiem wprost, a żeby nie powtarzać i nie zabierać czasu, to już nie będę wspominał o czym. Lepiej zapomnieć o tym, co się na początku stało. Dziękuję za tę uwagę, szczególnie tę ostatnią. Proszę bardzo, Michał Cieśla, Nowoczesna. Warto myśleć o rozwoju nie tylko naszego regionu, ale także całej Polski, nie tylko w kontekście jednej kadencji. Dobrze byłoby, żeby wszystkie ugrupowania polityczne mogły się porozumieć w stosunku do tego, jak widzielibyśmy Polskę, województwo śląskie, Katowice, wraz z powstaniem sieci eksperckiej Lepsza Polska, którą zainicjowała Nowoczesna. Pracują różne zespoły na wszystkie tematy, które dotyczą naszego życia i zdrowia, i gospodarka, i wszystkie elementy, które są bardziej lub mniej mają wpływ na to, jak będziemy się rozwijać. I w zeszłym tygodniu była w Katowicach taka inicjatywa Katowice 2050, w której również mieliśmy okazję uczestniczyć i dobrym pomysłem byłoby, żeby spotkać się bez podziałów politycznych, rzeczywiście jako mieszkańcy tego regionu, bo myślę, że rzeczywiście, kiedy rozmawiamy o tym, czy dana droga ma być wyremontowana, czy kanalizacja ma zostać pociągnięta, czy będziemy rozwijać zakłady na naszym terenie, to jesteśmy w stanie się w pełni zgodzić. I warto byłoby pomyśleć, jak widzimy nasz region za 50 lat, za 34 lata, tak żebyśmy rzeczywiście mogli przyjąć pewną strategię, która będzie realizowana niezależnie od tego, które ugrupowanie będzie u władzy. Proszę Państwa, tylko jeśli my chcemy przyjąć strategię, która będzie realizowana bez względu na to, kto jest u władzy, no to oczywiście ona musi być też przyjęta ponad wszelkimi podziałami politycznymi. No, została przyjęta. Została przyjęta, ale jakieś inne przedsięwzięcia, inne programy nadal istnieją, są realizowane dalej. Ale sam pan przyzna, że nawet ta nazwa 3.0 jest niefortunna, nie? No już nie będę dyskutował o nazwach. W krótkim czasie ma być 4.0. Natomiast sekundę, bo to się kojarzy z tym 6.0 ostatnim i to jest tak, wie pan. No, audycje sportowe też o innej porze. Panie pośle, do czego ja zmierzam? Otóż, czy przypadkiem my nie widzimy na własnych oczach, że jednak cała ta struktura, nazwijmy to, nie wiem, konstytucyjna, administracyjna, cała ta struktura kraju naszego, ona się nie do końca sprawdza. No bo, wie pan, jeśli spojrzymy konstytucyjnie na całą sprawę, to za strategię rozwoju regionu, za plan rozwoju regionu i tak dalej, za to powinien odpowiadać samorząd regionalny, czyli właściwie sejmik, prawda? My tutaj mamy pewne porozumienie, które jest jakby zawierane trochę inną drogą, innym sposobem. Ja się oczywiście cieszę z faktu, że to porozumienie jest, ale właśnie to porozumienie pokazuje, że mogli
albo inaczej, że przez te ostatnie lata zaniedbaliśmy przekazywanie kompetencji i środków publicznych właśnie do regionów. To nie jest tak do końca. Z tym przekazywaniem środków publicznych do regionu, ja tylko pozwolę sobie przypomnieć, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, czyli tej perspektywy unijnej zakończonej, województwo śląskie dysponowało kwotą około 1 700 000 000 euro. To były środki, które negocjował rząd premiera Jarosława Kaczyńskiego w latach 2005-2007, wtedy kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Teraz, w tej nowej perspektywie, tych środków jest o ponad 100% więcej. To jest prawie 3,5 miliarda euro, którymi zarządza zarząd województwa czy samorząd województwa, i to pokazuje, że przez ostatnie lata ten krok został zrobiony. Teraz tak, ale te wrażenie, pieniądze się kiedyś skończą. One się skończą wtedy, kiedy skończy się ta perspektywa. Właśnie, więc dlatego ważne dzisiaj jest, mamy czas, żeby dokonywać pewnych zmian ustrojowych. Dlatego ważne jest, żebyśmy przyjmowali taką listę priorytetów, co do których zgadzamy się, niezależnie od pozycji politycznej, społecznej czy biznesowej, ważnych dla regionu, bo to ułatwia funkcjonowanie i podejmowanie decyzji samorządowi województwa, ale też stanowi moim zdaniem doskonałą płaszczyznę współpracy ze stroną rządową, a pamiętajmy, że póki co tak jest i nie widzę żadnych perspektyw, żeby się to miało zmienić. Jesteśmy krajem jednolitym i ta współpraca pomiędzy samorządami regionalnymi a stroną rządową winna i musi się ale dobrze układać. Ale niech mi pan powie, dlaczego zawsze jest tak, że jak ktoś mówi, że może dobrze byłoby wzmocnić regiony, może dobrze byłoby przekazać więcej władzy właśnie na poziom województw, to od razu pojawia się gdzieś takie stwierdzenie, że przecież jesteśmy krajem jednorodnym, unitarnym, że przecież i tak dalej, bo już nie chcę mówić, jakie kolejne myśli się tutaj pojawiają. Ja mówię tylko o tym, żeby usprawnić zarządzanie tym państwem. Nic więcej. Dlaczego od razu pojawiają się właśnie takie opinie, że to może doprowadzić nie wiadomo do czego? Proszę bardzo, Kukiz 15, pan poseł Krzysztof Sitarski. Bo tutaj w tych wszystkich strategiach, które tu są omawiane, czy zero, czy strategia na rzecz rozwoju województwa, jeden priorytet powinien być brany pod uwagę, czyli obywatela. Tutaj niestety ten priorytet obywatela zanika gdzieś na tle, że tak powiem, przepływów pieniędzy międzypartyjnych, układów warszawskich, które niestety też rzutują później na cały kraj. Tutaj ważną rzeczą dla Śląska na przykład powinien być, że tak powiem, to też jest ujęte na szczęście w tym porozumieniu, transport wodny, rzeczny, kanał Gliwicki, generalnie budowa autostrady A1, kolejna rzecz. Chodzi o to, żeby po prostu nie było protezy takich programów, tylko żeby na przykład podatki, które jednak spływają w o wiele większej części scentralizowane, zostawały w miastach. Pitczycy na przykład, tu jest systemowy program, który trzeba jednak poprawić to funkcjonowanie samorządów i trzeba zastopować tak, że mimo wszystko, że samorządy robią bardzo dużo, ale trzeba też brać pod uwagę to, że samorządy często zadłużają się, żeby przeprowadzić jakiś program, brakuje środków, wypuszczają obligacje po to, żeby przeprowadzić znowu jakiś program, który jest oczywiście z korzyścią dla mieszkańców, ale niestety zadłuża się na wiele lat później dana miejscowość. No to jest problem. Tak, ale ja wracam jakby do tej podstawowej kwestii, a mianowicie, czy to porozumienie albo inne, czy ono nie pokazuje przypadkiem tego, że jednak warto by było zastanowić się nad tym, jak my w ogóle jesteśmy zorganizowani jako kraj, czy na przykład regiony nie powinny być trochę mocniejsze? No, oczywiście to jest kwestia dyskusji, natomiast ja sądzę, że mamy wyważone relacje między samorządem a rządem i że województwo śląskie może na tej sytuacji, która jest w tej chwili, wyjątkowo skorzystać, dlatego że tutaj jest obiecana bardzo duża pomoc państwa. Tutaj cieszę się, że pan poseł Brzezinka podkreślił, że Polska jest państwem jednolitym. No, zresztą pan poseł prezentuje propolską część Platformy Obywatelskiej, ale to jest warte, no niestety, zresztą zobaczymy, co się dzisiaj na sejmiku wydarzy, to pana radnego Dmitruka również dotyczy, bo tam będzie rzeczywiście poważna dyskusja.
I teraz wracając do tego układu, więc panie redaktorze, sądzę, że jest dobrze tak jak jest, że samorząd musi mieć pewne wpływy, jeśli chodzi o podatki, natomiast jest kwestia pewnej kontroli. Dlatego, że również zdarzają się błędy. Na przykład kwestia Stadionu Śląskiego. No miliony złotych nas wszystkich, setki milionów złotych, no, które nie były dobrze wydawane. No, ten straszny poślizg. O jednej rzeczy jeszcze chciałem państwu przypomnieć. O konkretnej rzeczy. O kolejna kwota. 15 miliardów złotych na polską zbrojeniówkę, która w znacznej mierze trafi do firm tutaj na Śląsku. Dzięki temu Gliwice będą mogły funkcjonować, będą miejsca pracy i będzie to praca dla całej Polski, dla całego państwa. A więc ten zakres kompetencji, który jest w tej chwili, on jest, wydaje mi się, dla samorządu wystarczający. A kolejny krok, który jest przygotowywany, ustawa metropolitalna, te kompetencje zwiększy, na przykład zwiększy udział w podatkach. Ale czy nie dojdzie do sytuacji, że będziemy teraz mieli jakby kolejny konflikt na poziomie metropolia, region? No to będzie problem. Ja tu podzielam tą uwagę, że powinniśmy prowadzić zrównoważony rozwój naszego województwa, nie zapominając, nie tyle zapominając, to jest złe słowo, traktując w sposób równoprawny również częstochowskie i podbeskidzie. Wszystkie tak zwane subregiony, dobrze? Proszę bardzo, PSL. Ja chcę powiedzieć, że zarówno rola samorządów wszystkich szczebli, jak i administracji rządowej w realizacji tych dokumentów, o których mówimy i tych działań, które nie są w tej chwili przez nas omawiane, jest równie duża. Tylko rzecz w tym, to jako truizm powtarzam, żeby ta współpraca jednak była, ona jest niezbędna, chociażby jeśli chodzi o wymieniany przeze mnie kontrakt terytorialny. Tam jest ponad 40 miliardów złotych do zainwestowania na terenie województwa śląskiego. Dlatego też i działania administracji rządowej i samorządowej jest bardzo ważne i powinno się komponować, powinna być współpraca i tak dalej. Natomiast tak, jeśli chodzi o samorząd, to nie jest, bo tutaj taki wątek się przewijał, że to jest swoista może samowolka jakaś i tak dalej. No wiemy, że samorządy są obarczone różnymi, wszystkie przepisy, które obowiązują inne podmioty, także samorządy, kontrola za kontrolą i tak dalej. To już nie będę wymieniał dla oszczędności czasu. Także tutaj takie zwane samowolki nie ma. Są granice zadłużenia, niektóre idą po tak zwanej bandzie, czyli maksymalnie się zadłużają, jeśli mają potrzeby inwestycyjne dla przykładu, ale te ograniczenia jednak występują. Natomiast ważnym jest to, i tutaj może pozwolę sobie na półtorej minuty jeszcze mogę? No proszę. Właśnie o to chodzi, żeby to województwo rozwijało się równomiernie. Chcę państwu powiedzieć, że mieszkańcy Częstochowy i subregionu, no może to jest nie do końca sprawiedliwe, ale mają pretensje, że są gorzej traktowani niż pozostali mieszkańcy województwa śląskiego, w tym nade wszystko Górny Śląsk. Może w niektórych miejscach tak, ale dam przykład. Autostrada A1, no wielka inwestycja, prawie że zakończona, bo jedziemy przez Łódź, faktycznie obwodnicą Łodzi nad morze pięknie i tak dalej, a ta część od Pyrzowic do prawie za Łódź pod Stryków jest inwestycją w realizacji i część od Pyrzowic do Częstochowy jest zaprojektowana, jest realizowana, są środki, ale obwodnica autostradowa Częstochowy do Tuszyna nie ma w tej chwili środków finansowych zabezpieczonych na tę inwestycję. Ja nie mówię, że nie będzie, bo muszą się środki znaleźć w ramach działań Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ale chcę powiedzieć, że na tym przykładzie, bo ja jeżdżę codziennie, kto jeździ trasą DK1 z Częstochowy do Katowic i odwrotnie, ten wie, jak potrzebna jest ta inwestycja, czyli dokończenie autostrady A1, by wytrącić, nieładnie mówiąc, argument. A z czego nie to wiedzą ci, którzy stoją w Radziejowicach, tak? Jest robiony ten wiadukt na DK1. Podzielamy to zdanie. Jest to oburzające zaniedbanie ministra Grabarczyka z Platformy Obywatelskiej. Rządzicie od roku i dalej nie ma perspektyw. Tak dalej.
dobrze, ale obiecywaliście panowie, że już to znaczy, ja apelowałem, żeby nie robić. Pan Szaramal lubi tak podnieść atmosferę, temperaturę. Bo tutaj no, też trzeba mówić w miarę konkretnie. No, pan no jest radny potrzeba, no, mówi, że to jest błąd. Ja to potwierdzam, no, ale musimy spróbować jakoś to znaleźć, bo ja nie chciałem przerwać. Ale żeby dokończyć, to budowa, zakończenie budowy tego odcinka jest właśnie przewidziane w tym planie. Dla przykład A4 jeździmy od granicy do granicy, jest wszystko zakończona inwestycja, a tego kawałka nie możemy zrobić. Dobrze. A ja pozwolę sobie... Przepraszam, jeśli mogę jedno zdanie, bo pan poseł tutaj podniósł kwestię budowy odcinka autostrady A1 od Pyrzowic aż do Tuszyna. Dzisiaj na posiedzeniu, na sesji sejmiku było podsumowanie realizacji kontraktu terytorialnego, gdzie też, który jest porozumieniem między stroną rządową a samorządową w sprawie realizacji inwestycji za łączną kwotę ponad 40 miliardów złotych, o czym pan radny nas informował. I wtedy słyszeliśmy, że po stronie rządowej na przykład ta inwestycja ma ponadroczne opóźnienie. Tak jak wiele innych inwestycji kolejowych. No niestety po zmianie rządu wiele działań, które były zaplanowanych, zostało po prostu zatrzymanych. Dzisiaj jeszcze, oczywiście być może to nie będzie rzutowało na realizację tej inwestycji, ale jak nie ruszymy i o to się samorząd województwa będzie dopominał, no to to mieszkańcy niestety odczują, że okres rządów Prawa i Sprawiedliwości nie będzie, tylko tutaj panie pośle, ale tutaj matematyka się nie zgadza, bo roczne to znaczy 12-miesięczne, a Prawo i Sprawiedliwość rządzi od 9 miesięcy jest ten rząd, a więc chyba dotyczy to bardziej poprzedniego rządu, ta pan niezrealizowana inwestycja. No to jest inwestycja niezrealizowana naprawdę od wielu lat. Pan Michał Cieśla, Nowoczesna. Pan redaktor zadał tutaj bardzo ważne pytanie, czy rzeczywiście państwo nie powinno zostać inaczej zorganizowane. Nowoczesna stawia na obywateli. W naszym programie zaproponowaliśmy, aby zorganizować tutaj życie w regionach lepiej, czyli żeby zrezygnować z tego poziomu wojewody, tak żeby rzeczywiście samorządy mogły przejąć pełną odpowiedzialność za te działania. I także w naszym programie jest propozycja, żeby ograniczyć ilość kadencji do 2 na każdym szczeblu, tak żeby te wszystkie plany inwestycyjne były realizowane właśnie z takim założeniem, a nie zrobię sobie kadencję, 2, bo później może mnie wybiorą, a może mnie nie wybiorą, tylko żeby przyjmować taką strategię, która będzie realizowana długofalowo. I tylko długofalowe strategie, no bo nie ma szans, żeby strategia była krótkofalowa, powinny być przyjmowane i powinny być opracowywane rzeczywiście w szerokim konsensusie. Wiadomo, że kompromis zawsze w jakimś sensie jest zgniły, ale jeżeli my wspólnie, niezależnie od barw partyjnych, będziemy rozmawiali na temat tego, jak chcemy ułatwić życie w tym regionie, w którym żyjemy, to myślę, że jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązania, które będą tutaj bardzo dobre. Poseł Krzysztof Sitarski, Kukiz 15. No jak ułatwić życie? Po pierwsze, nie przeszkadzać. No. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, marginalizacja regionów. Tutaj jest bardzo duża groźba czegoś takiego właśnie, że tutaj miasto wojewódzkie przejmie, że tak powiem, priorytety wszelkie, a tak jak tutaj, czy miasto Częstochowa, Bielsko-Biała, czy okręg Rybnicki, tutaj troszeczkę ucierpią na tym. Kolejna sprawa, tutaj była podniesiona kwestia Bumar-Łabędy. No świetna sprawa, że Bumar-Łabędy ma zlecenia, ale trzeba jeszcze zadbać o kooperantów, żeby jednak tam, z tego co wiem, bo byłem, rozmawiałem, pytałem się wielokrotnie, także na targach w Kielcach też nie wszystkie urządzenia stosowane w produktach Bumar-Łabędy są produkcji polskiej, a tu trzeba dążyć do tego, żeby wspierać lokalnych producentów i żeby pewne elementy można jeszcze zastąpić. Wiadomo, wszystkiego się nie da, no ale próbować trzeba. Co do dwukadencyjności władz lokalnych, zdarza się czasami, że burmistrz, czy wójt, czy prezydent danego miasta świetnie realizuje przez wiele kadencji pewną politykę, więc nie można się sztucznie ograniczać, bo to też można, że tak powiem, w tym momencie wylać dziecko z kąpielą, ale to już jest temat do dalszej dyskusji. Ja osobiście zapraszam teraz do dyskusji z moją skromną osobą 27 w Katowicach na Opolskiej 22, też zapraszam, możemy porozmawiać właśnie na te tematy. No i tyle. No, chodzi o to po prostu, żeby ponad podziałami wesprzeć działania w naszym regionie, żeby w miarę rozsądnie środki wydatkowane z korzyścią dla obywateli były przeprowadzane różne programy, powodując tak, że przejazd na przykład z Katowic do Częstochowy, mijając centrum, byłby o wiele lepszy niż w tej chwili. Dziękuję. Bardzo dziękuję, bo to już właściwie mogłoby być ostatnie zdanie. Widzę, że pan poseł Szarama chciałby zaproszenie jeszcze do dyskusji. Dyskutujmy i realizujmy. To jest zupełnie oczywiste. Dobra zmiana jest Śląskowi potrzebna.
tym jeszcze Platforma. Tak, dobrze. Jedno zdanie, bo pan poseł zaczął od tego, pan poseł Szarama, reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość, tak, że już niebawem ustawa metropolitalna, była deklaracja, że do końca września będzie, zaczyna się jutro czy pojutrze ostatnie posiedzenie Sejmu. Liczymy, panie pośle, że w piątek przyjedzie pan do nas z dobrą informacją. Sejm uchwalił ustawę o związkach metropolitalnych. Możemy na to liczyć? I nie jest wykluczone, że za tydzień właśnie o tym porozmawiamy w audycji Poselska Debata. Za udział w dzisiejszym spotkaniu dziękuję panom. Pan poseł Wojciech Szarama, Prawo i Sprawiedliwość. Pan dziękuję. Poseł Jacek Brzezinka, Platforma Obywatelska. Pan dziękuję Stanisław uprzejmie. Mitruk, Polskie Stronnictwo Ludowe. Pan Michał Cieśla, Nowoczesna. Dziękuję, i pan poseł Krzysztof Sitarski, Kukiz 15. A do dziękuję usłyszenia bardzo. Mówi państwu Józef Wycisk. Radio Katowice.